Dzień dobry Państwu. Kongres Liberalno-Demokratyczny jest, można powiedzieć, swojego rodzaju ewenementem na naszym rynku politycznym, jako że jest to partia, która kieruje się raczej zasadami ekonomii, raczej zdrowym rozsądkiem niż sentymentami. Za punkt wyjścia jej działań można powiedzieć, można uznać pozytywizm, a Polacy, jak wiadomo, pozytywizmu nigdy nie kochali i jeżeli mają możliwość wyboru, to raczej wybiorą dramat niż pracę u podstaw. Stąd, jak sądzę, nasz gość Donald Tusk jest gościem Państwa, przewodniczący Kongresu, a sądzę, że jest to partia, która ma przed sobą w związku z tym, co powiedziałam przed chwilą, raczej niełatwą przyszłość. Nie wiem, czy Pan się z tą metryczką zgadza, tego zdroworozsądkowego. Czy to jest komplement i co ja? Ja mogę komplement przyjąć, się uśmiechnąć i nie będę tego komentował. Nie razi Pana. No serce służy do czegoś innego niż do polityki, jak sądzę. Ja też tak myślę. Liberałom serca nie brak, ale niekoniecznie w domu na przykład. Na przykład. Wobec tego, Panie Przewodniczący, czym właściwie Kongres się w tych ostatnich rozgrywkach bardziej kierował? Czy rozsądkiem, jeżeli, jak niektórzy dramatycznie mówią, opuścił Unię Demokratyczną po to, by właśnie związać się bardziej jednak z centrystami? Co się za tym kryło? Znaczy, no w tym pytaniu przebija ta tęsknota, której ja jestem świadkiem od wielu dni, do takich prostych pytań, prostych odpowiedzi. Tak jakbyśmy uczestniczyli w konkursie. Prości ludzie chcielibyśmy. To nie zarzut, tylko ja rozumiem to oczekiwanie, każdy z nas, ja też bym chciał, żeby to było, żeby te wybory były wyborami prostymi, za albo przeciw, z tym lub z tamtym, ale to nie jest konkurs tańca towarzyskiego i to nie jest kwestia oceny, kto jest ładniejszy i temu daje ocenę, z tym chce tańczyć. Tylko to jest świadomość, że każda decyzja polityczna niesie za sobą bardzo dużą ilość konsekwencji i pozytywnych, i negatywnych. I myślę, że dla nas jest nieistotne komfort czy samopoczucie nas samych i partnerów. I w związku z tym ja bym nie używał sformułowania opuścili Unię Demokratyczną, bliższe sercu jest porozumienie centrum. Tylko, ja już celowo używam takiego. Tak, ale myślę, że bardzo ważne byłoby, szczególnie w tym dzisiejszym zamęcie, uświadomić sobie, ja przynajmniej mam takie wrażenie, że wszyscy partnerzy w tej grze jakoś starają się pilnować pewnych zasad. I dzisiaj jedną z tych ważniejszych zasad w tym kontekście powyborczym jest poważne potraktowanie wyborów, poważne potraktowanie parlamentaryzmu, uznanie, że demokracja jest jednym z tych fundamentów normalności, do których zmierzamy i że wszystkie te zabiegi, które z zewnątrz mogą wyglądać na taką gorączkową i partykularną krzątaninę często, one w decydującej mierze służą podbudowaniu tego bardzo słabego polskiego parlamentaryzmu, tego rodzącego się dopiero polskiego parlamentaryzmu. I dlatego to, że poszczególni partnerzy szukają różnych kombinacji, różnych rozwiązań, to raczej służy rzeczywiście stworzeniu ciekawej, dużej koalicji, a nie koniecznie wygrywaniu interesów. Niekiedy zdaje się, że walce o stanowiska, ale to może jestem złośliwa. Ale Geremek zarzucił nielojalność Kongresowi. Znaczy ja myślę, że nielojalność można zarzucić komuś, kto przysięga lojalność. Znaczy to też jest w ogóle słowo w polityce zawsze dwuznacznie brzmiące. Znaczy myślę, że trzeba by mieć świadomość charakteru zobowiązań, żeby później zarzucać nielojalność lub niewywiązanie się z zobowiązań. Ja takich zobowiązań nie było, według Pana? W moim przekonaniu nie, ale istnieje taka możliwość, że profesor Geremek zrozumiał coś, czego ja nie miałem intencji artykułować, ale myślę, że tego typu nieporozumienia zawsze po męsku można sobie później wyjaśnić i sądzę, że rozgoryczenie Unii Demokratycznej minie. Tym bardziej w świetle tych naprawdę bardzo gorących starań Kongresu, żeby stworzyć warunki umożliwiające uczestnictwo Unii w rozmowach i o rządzie, i o koalicji konstytucyjnej. Panie Przewodniczący, pomówmy w takim razie o programie, bo Pan lubi mówić o programie. Ja trzymam przed sobą dokument Szansa dla Polski, jest to Wasz dokument. Ja sądziłem, że tak pragmatyczna partia, jaką jest Kongres Liberalno-Demokratyczny, nie będzie nadużywała w tym dokumencie programowym frazeologii wyborczej tak charakterystycznej dla KPN-u czy Porozumienia Centrum. A tutaj co już, co spojrzę na którąś tę stronę, zacznijmy może od strony drugiej. Piszecie panowie o rolnictwie. Strategicznym celem musi być restrukturyzacja i modernizacja polskiego rolnictwa. To właśnie do premiera Bieleckiego, który obiecywał w ekspoze swoim pamiętnym. Tyle rolnikom mają pretensje rolnicy, że zupełnie rozłożył polskie rolnictwo. Jak to jest? Jak pogodzić ten dokument z tymi osiągnięciami czy brakami rządu kierowanego do tej pory przez premiera Bieleckiego?
To nie jest dokument oceniający rząd premiera Bieleckiego. Nie, nie, ja mówię, że to jest dokument programowy wytyczający pewne kierunki. Jest to dokument, który ma stworzyć płaszczyznę do rozmowy między partiami, które chcą tworzyć koalicję. I myślę, że istotne są tu pewne zasady, a mniej istotne sformułowania, co do których myśmy deklarowali już w punkcie wyjścia pełną otwartość. Znaczy, nie są to warunki ze strony kongresu, raczej sygnały, wokół których można organizować dyskusję na temat programu gospodarczego przyszłego rządu. I muszę panu powiedzieć, ja nie pamiętam, żeby premier Bielecki obiecywał gruszki na wierzbie rolnikom w swoim expose, ale powiem też szczerze, że nie pamiętam jakoś tak co do słowa expose premiera Bieleckiego, ale sądzę, że nastrój wszystkich jego wypowiedzi i praktyka wskazywała, że on nie jest skłonny udzielać obietnic, których nie ma ochoty czy zamiaru realizować. I też sądzę, że nasza kampania wyborcza to potwierdzała i mam wrażenie, że wystąpienia premiera, kampania liberałów, ten dokument i dzisiejsze stanowisko liberałów są w tym względzie konsekwentne. To znaczy coś, co zawsze stawiamy jako pewien warunek rozmów, to jest nasza zdecydowana niechęć do realizowania czyichkolwiek obietnic w imię nawet dalece uzasadnionych kompromisów politycznych. I myślę, że nie formułujemy tutaj nadal obietnic i nie będziemy ich formułowali. Natomiast staraliśmy się tak formułować ten dokument, żeby on był nie barierą, nie blokadą dla rozmów politycznych, ale żeby dał poprzez otwartość i w dużej mierze ogólność szansę podjęcia dialogu z grupami, które właściwie każda na własny użytek ma inne pomysły, również gospodarcze. Panie przewodniczący, jak liberał z liberałem, ostatnie wybory są interpretowane w ten sposób, że zwyciężyła w zasadzie opcja trzeciej drogi, jeśli chodzi o rozwiązania gospodarcze. To by tłumaczyło umiarkowane wyniki kongresu. Czy nie sądzi pan, że społeczeństwo zostało wystraszone kapitalizmem w wydaniu i Unii Demokratycznej, i Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który właściwie jest odbierany przy całej frazeologii, powiedzmy, liberalno-wolnorynkowej, jako właściwie kontynuacja agonii systemu socjalistycznego i to ludzi odstrasza. I tutaj Kongres Liberalno-Demokratyczny niewątpliwie w moim przekonaniu przyczynił się do takiego odstraszającego efektu, do wytworzenia takiego odstraszającego efektu. I teraz to są panie redaktorze, przy całym szacunku dla Unii Polityki Realnej sądzę, że wynik wyborczy Unii Polityki Realnej świadczy o tym, że społeczeństwo boi się bardziej skrajnych czy takich pryncypialnych wariantów kapitalizmu. I to jest oczywiście kwestia interpretacji. Ja mam wrażenie, że 7% kongresu to umiarkowane zwycięstwo Unii Demokratycznej. Popularność osobista Bieleckiego potwierdzana ilomaś tam sondażami konkurencyjnych firm, więc myślę, że są to sondaże wiarygodne. Raczej wskazują, tak sądzę, na to, że coś nieprawdopodobnie trudnego, jak wprowadzenie kapitalizmu i przekonanie do twardych warunków konkurencji, jakie panują w kapitalizmie, przekonanie Polaków, jakoś się udaje. Znaczy te 7% z naszego punktu widzenia jest dowodem na to, że nie do końca w oczach społecznych skompromitowały się te bardzo trudne dla wielu ludzi warunki tworzenia i budowy kapitalizmu. Panie przewodniczący, Kongres Liberalno-Demokratyczny jest jedną z niewielu partii, która popierała coś, co się popiera, coś, co się nazywa planem Balcerowicza. Żaden z koalicjantów, czterech partii, z którymi Kongres chce wejść w koalicję, nie popiera planu Balcerowicza, wręcz zdecydowanie całą swoją kampanię wyborczą oparli o negację tego programu. Jak Kongres wyobraża sobie w takim razie współpracę, czy też może mają liderzy Kongresu taki duży dar perswazji, że w ciągu 3 tygodni przekonali do tych reform? Gdzie tu sprawa programowa, o której mówią liderzy centrum? Proszę państwa, ja miałem taką rozmowę ze swoim kolegą z Kongresu w Gdańsku, człowiekiem wyrobionym politycznie, który gratulował nam, że nie poszliśmy z profesorem Geremkiem, który potwierdził słuszność, że nie idziemy z komunistami i z PSL-em, który dziwił się, że jak my możemy w ogóle rozmawiać z KPN-em i ZHN-em, który bronił nas bardzo przed rewindykacjami chłopskimi Ślisza i Janowskiego i który mówił, no ale chyba z Kaczyńskimi nie będziecie rozmawiali, bo oni was naobrażali w czasie kampanii wyborczej. No tak, byłoby pięknie, gdybyśmy mieli 93% głosów w parlamencie. Ja mówię o tym nie po to, żeby tutaj kokietować trudną sytuacją kongresu, bo jestem przekonany, że każdy z liderów tej koalicji, i nie tylko tej koalicji, ma dokładnie taką samą sytuację. I w moim przekonaniu wielkość polityków dzisiaj powinna polegać na tym, żeby szukać za wszelką cenę tych
płaszczyzn porozumienia ze świadomością dzielących nas różnic, ale musimy mieć tę świadomość, jeżeli nie znajdzie się takiej płaszczyzny porozumienia między tymi partiami, to, to potwierdzimy wobec samych siebie, potwierdzimy światu, Polakom, że te wybory były zbędne i że rzeczywiście tylko jedna osoba w tym państwie i tylko jedna instytucja może sprawować racjonalne rządy. I dlatego ja bym się nie śmiał, czy nie ironizował z tych partii, które w kampanii atakowały Balcerowicza i Bieleckiego, a dzisiaj uznają, że rząd Bieleckiego i Bielecki w szczególności by zrobili kawał porządnej roboty, że dzisiaj podpisują się właściwie pod programem gospodarczym Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Nie chcą Bieleckiego jako premiera, a bardzo by chcieli Bieleckiego jako wicepremiera spraw gospodarczych. W związku z tym jest to raczej rozróżnienie pól gospodarczych od politycznych. Jeżeli KPN, ale tylko jeszcze, jeżeli KPN dzisiaj mówi, właściwie kochani, zgadzamy się z waszym programem, to ja chylę czoła przed KPN-em jako partią, która potrafi iść na kompromis, bo dla niej jest to tak samo bolesne, jak dla nas wysłuchiwanie na przykład słów ZHN-u o konieczności poszanowania przez państwo katolickiej tożsamości narodu polskiego. Jaki kompromis pan może pójść? No właśnie. Bo kościół niezgody w misji profesora Geremka był właśnie punkt rozdziału kościoła od państwa. Pan jako liberał w deklaracji ideowej kongresu stoi wyraźnie punkt o rozdziale tronu i ołtarza. A pan tworzy koalicję z ludźmi, którzy jeżeli nie myślą o państwie wyznaniowym, no to chcieliby ideologizować konstytucję, ustawę zasadniczą, to jedno. A drugie, no liberał to nie tylko zwolennik wolnego rynku, ale również państwa prawa. Tymczasem hasłem, który było warunkiem tworzenia konstytucji, było hasło dekomunizacji. Czy w czasie negocjacji okazało się, że dekomunizacja to jest takie samo hasło jak przyspieszenie albo przełom? Czy to cokolwiek znaczy? Czy też musiał pan iść na jakieś ustępstwa? W jednym pytaniu mnóstwo pytań. Będzie ciężko odpowiedzieć, ale proszę próbować. Proszę państwa, ja myślę, że przede wszystkim trzeba iść na kompromis z naszymi wyborcami. I nie mówię tylko o kongresie, ale to dotyczy też wszystkich partii. My jesteśmy wynikiem, my jako ugrupowania, wynikiem wyborów i jesteśmy w jakimś sensie zobowiązani do tego, żeby szukać wspólnego języka. Ja sobie, znaczy na pewno pan się domyśla, że dla mnie jest bardziej bolesne niż dla pana jako obserwatora szukanie kompromisów tam, gdzie jeszcze wczoraj wydawało mi się to zbędne. Natomiast w sytuacji, w której... Ale nie mówimy o sercu, tylko o rozumie politycznym. Dokładnie, więc rozum podpowiada przede wszystkim. Musi się znaleźć takie porozumienie, które umożliwi wykreowanie nowej konstytucji, a do tego potrzebna jest większość parlamentarna, które umożliwi powołanie gabinetu nie wyłącznie z woli prezydenta, ale również z rządu wynikającego z jakiegoś układu parlamentarnego i po trzecie takiej koalicji, która wesprze rząd na przykład poprzez udzielenie specjalnych pełnomocni. Te warunki trzeba spełnić i do tych warunków potrzebne oprócz dobrej woli prezydenta jest parlamentarna większość, jakbyśmy na to nie patrzyli. My rozumiemy, ale... I tej większości trzeba szukać wśród partnerów, którzy fizycznie istnieją. A czy istnieje jakiś konsensus programowy na przykład szukamy tego, więc... Nie, bo dyskusja programowa zapewne cała wielkomyślność naszych partnerów, którzy sprawiali wrażenie na publiczności czasami, że są zacietrzewieni, polega na tym, żeby nie poruszać w rozmowach na temat po pierwsze rządu, po drugie tworzenia warunków dla koalicji konstytucyjnej, nie poruszać tematów, które mogą nas od razu skonfliktować. I szczęśliwie proszę państwa, z mojego punktu widzenia najważniejszym tematem dzisiaj jest dzisiaj najważniejszym tematem jest niezdezawuowanie parlamentu jako takiego. Jeśli nie uda się zbudować większości parlamentarnej niezależnie od kompromisów i ten parlament przestanie istnieć, bo taka realna groźba istnieje, to jest koniec jednego z fundamentów normalności również gospodarczej. Nie będzie tutaj normalnego rynku w tym kraju bez demokracji parlamentarnej. To nie jest, to jest niezły środek, ale to jest również zasada życia normalnych, rozwiniętych społeczeństw. I tej zasady trzeba umieć bronić. I na razie trzeba jej umieć bronić poprzez skłonność do kompromisów. I to nie jest tak... Przepraszam, ale rozumiem z tego, że kongres usiłuje tworzyć rząd głównie dlatego, żeby ochronić parlament. Kongres nie, szczęśliwie się tak składa, że żyjemy w kraju, w którym 7% partia nie tworzy rządu. Szczęśliwie żyjemy jeszcze w kraju, w którym przyjmuje się pewną zasadę, że domniemana parlamentarna większość powinna kierować rząd. Ta piątka jej nie ma. Okay. Może tobie za chwilę, bo obiecałam panu, dobrze? Na niedawnej konferencji prasowej liderzy kongresu zapowiedzieli, że ratunkiem dla naszej reformy
jest ucieczka do przodu. Chciałem pana spytać, jakie są bezpieczniki takiej ucieczki? Jak wiadomo, trwająca od 2 lat transformacja naszej gospodarki jest eksperymentem dość ryzykownym i bardzo kosztownym. W związku z tym powtarzam, jakie przesłanki legły u postawieniu takiej właśnie diagnozy? Ucieczka do przodu. Znaczy, to jest dość efektowne, ale może nie do końca precyzyjne sformułowanie. My wychodzimy z założenia, że jeżeli krytykowało się styl rządzenia Mazowieckiego i w jakimś sensie Bieleckiego z 2 pozycji. Z jednej, że to są szaleństwa kapitalistów i prawicowców, tak wprost formułował to pan Cimoszewicz, i z drugiej strony, na przykład ze strony PC czy Unii Polityki Realnej, chociaż na różne sposoby, że jest to o wiele zbyt, że to jest zbyt powolne, zbyt mało zdecydowane, zbyt jeszcze uwikłane w jakieś te socjalistyczno-etatystyczne pomysły. I w naszym przekonaniu, w dzisiejszych warunkach politycznych, ta prosta i jednoznaczna kontynuacja nie jest możliwa. To wiemy. Nie dlatego, czy my chcemy tego, czy nie. To znaczy, takie są realia polityczne. W związku z tym trzeba tworzyć taką sytuację polityczną, która umożliwi raczej zdynamizowanie reformy w stronę kapitalizmu, niż zwalnianie tego procesu. I dlatego będziemy szukali partnerów, i to jest pośrednio odpowiedź, dlaczego nie doszło do skonsumowania tego zresztą niezapowiedzianego wcześniej sojuszu z Unią Demokratyczną. To jest w jakimś sensie, bo w rozumieniu liberałów, jeśli coś zmieniać, to na rzecz dynamiczniejszego marszu w stronę kapitalizmu. I ta piątka w moim przekonaniu bardziej gwarantuje właśnie ten kierunek przemian. Warunki polityczne, czyli konieczność budowania większości z Unią i Kongresem, pchały tę dwójkę nieuchronnie w stronę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Solidarności Pracy, znaczy tego układu socjalizującego czy wprost postkomunistycznego, jeśli myślało się poważnie o tym, żeby stworzyć większość, która będzie zdolna zrobić konstytucję. Ale jeśli pan mówi o granicach kompromisu, przepraszam, to w zasadzie, jeśli pan mówi o granicach kompromisu, to w zasadzie pańska partia jest jak gdyby zahartowana w tym, bo premier Bielecki rządzi wespół z ZHN-em i z Porozumieniem Centrum kilka miesięcy już ładnych, w związku z tym tu nie ma mowy o kompromisie, bo panowie się świetnie rozumieją, jeśli w tej materii. Natomiast pan cały czas mówi, pan użył takiego zdania, zdezawuować Sejm, prawda? Kto chce ten Sejm zdezawuować? Mógłby pan powiedzieć, kto chce odebrać znaczenie temu Sejmowi? Kto chce odebrać znaczenie parlamentaryzmowi w Polsce? Ja mam gorącą nadzieję, i nie jest to ucieczka od odpowiedzi na pytanie, że nikt nie chce tego w Polsce. Natomiast widzę dokładnie... To przed czym pan się broni, jak nikt tego nie chce? Ja się bronię przed takim rozwojem sytuacji, który jest niezgodny z intencją kogokolwiek, ale z takim rozwojem sytuacji, na przykład przez niemożność porozumienia się w tym Sejmie, że ta dezawuacja, ten upadek parlamentu będzie sam przez mechanikę rozwoju wydarzeń, a nie z powodu intencji. Ja rozumiem podtekst. Nie, ja nie przypuszczam i mówię o tym z pełnym przekonaniem, żeby prezydent był zainteresowany dezawuowaniem parlamentu. Wykluczam tego typu możliwość. Natomiast obawiam się, że przyjdzie taka pokusa, nie wiem czy w Belwederze, czy pokusa w nastrojach społecznych, że dosyć tego gadulstwa, dosyć tych partyjek, które się kłócą, nie są w stanie dojść do porozumienia, demokracja jest do niczego. Czy jak pan ocenia powołanie pana Wachowskiego do kontaktów z piątką? Proszę państwa, ja... Jest prezydent, który ma urzędników w Belwederze. Jednym z tych urzędników jest w randze ministra, sekretarz stanu Czesław Wachowski, najbliższy współpracownik prezydenta. Sądzę, że jest coś niestosownego w tym, co robi prasa i w tym, co mówią niektórzy politycy, że to był gest polityczny, który chciał właśnie obniżenie rangi. Przy złej woli można to w ten sposób interpretować. Ja odnoszę wrażenie, że desygnowanie ministra Wachowskiego do rozmów nie ułatwi tych rozmów. Znaczy, każdy, kto za kuchnię, wie, jakie były konflikty między Kaczyńskim a Wachowskim, jaka jest atmosfera wokół pana Wachowskiego w prasie, więc można sobie wyobrazić poboczne skutki tych spraw. Ale jeśli dojrzali ludzie robią z tego problem natury politycznej. Znaczy, jeżeli szukamy tego typu problemów, to rzeczywiście są bardzo nikłe szanse na porozumienie jakiejkolwiek strony. Czy nie sądzi pan, że słowo liberalizm w nazwie państwa partii nie jest nadużyciem, dlatego że doktryna liberalna zakłada na przykład obniżanie ceł, rząd pana Bieleckiego systematycznie podnosił cła. Obniżanie podatków, podatki były podnoszone, w tym podatki ukryte w cenie alkoholu, benzyny i tak dalej. Doktryna liberalna zakłada również szacunek dla własności prywatnej. Ten szacunek nie był przez rząd Bieleckiego artykułowany zbyt mocno.
Ja rozumiem, że pan się czuje depozytariuszem słowa liberalizm w Polsce i jeśli uznaje pan, że ma pan patent na to słowo, to proszę zaskarżyć kongres do sądu za bezprawne używanie przymiotnika liberalny. Inaczej byśmy musieli tutaj 6 godzin interpretować, kto i co jest bardziej liberalne. No nie, ale pytanie jest dosyć proste. No jeżeli doktryna liberalna nakazuje znoszenie ceł, a rząd Bieleckiego podnosi, no to chyba to jest zupełnie inny kierunek. Myślę, że doktryna liberalna między innymi lub przede wszystkim nakazuje zależność od rozumu, a nie od takich czy innych wskazań, które Sławu niewątpliwie sprzeczne. W różnych warunkach. Proszę pana, partia liberalno-demokratyczna, myślę, że prawnie używająca tej nazwy, a więc prawie dokładnie tej nazwy, jaką ma kongres w Japonii, stosuje bardzo wysokie cła. Japonia ma się całkiem nieźle i myślę, że nikt nie będzie zarzucał skłonności socjalistycznych tej partii w Japonii. Ja naprawdę nie sądzę, żeby to był istotny temat dzisiaj. W takim razie jakim prawem panowie powołują się na przykład na poglądy pana Miltona Friedmana, skoro działają... Prawem kaduka. O! Dziękuję. Proszę bardzo. Powiedział pan wcześniej, że pańscy współkoalicjanci proponują następujące rozwiązanie personalne. Jan Olszewski jako premier, Jan Krzysztof Bielecki jako wicepremier do spraw gospodarczych. Czy kongres liberalno-demokratyczny zaakceptuje taką sytuację? A jeżeli tak, to co pańskim zdaniem powie na to Belweder? Ja parę dni temu rozmawiałem z wysokim dostojnikiem kościelnym i zasugerowałem mu możliwość takiego rozwiązania. I on powiedział, że on pierwszy zgłosi kandydaturę Bieleckiego na świętego, jeśli się zgodzi być wicepremierem w tej sytuacji. Jeśli będzie tak wielkoduszny, że tak powiem, w tym. I ja myślę, że premier Bielecki, już schodząc do właściwych proporcji, ma na tyle wyobraźni i na tyle odpowiedzialności, a na pewno kongres będzie sugerował Bieleckiemu tego typu rozwiązanie, że jeśli nie będzie innych zasadniczych przeszkód w porozumieniu wewnątrz tej koalicji, bo to ja nie mówię, że tam wszystko gra, znaczy my na przykład jutro jesteśmy mówieni na rozmowy gospodarcze i może oczywiście się okazać, że ta koalicja jest nie do utrzymania. Wszystko jest możliwe, z całą pewnością, tylko że to nie zwalnia na obowiązku klejenia tego. To ja zakładam taką możliwość i jeśli na przykład tego typu gest i później wielka praca Bieleckiego jako wicepremiera i innych liberałów w rządzie, jeśli koalicja to i Olszewski by to zaaprobował. I gdyby to miało skłonić prezydenta do większej czułości dla parlamentu i dla rozwiązań koalicyjnych, to myślę, że Bielecki poszedł na tym. Czy w związku z tym nie obawia się pan, że kongres zostanie obarczony wyłączną winą za gospodarcze, no powiedzmy, niedociągnięcia, czy po prostu za upadek gospodarki wręcz, jako ta partia, która w koalicji zajmuje się głównie sprawami ekonomicznymi? Znaczy, ta gospodarka upadła parę lat temu i ta gospodarka będzie w tym stanie upadku tkwiła jeszcze ładny kawałek czasu, niezależnie od tego, kto będzie rządził. Twierdzi się, że powstanie w Sejmie blok katolicko-narodowy z udziałem PC. Pan ciągle mówi o ustępstwach. Czy w takim razie będzie to z udziałem również waszego kongresu? Znaczy, to jest takie pytanie pułapka. No jak będzie blok katolicko-narodowy, no to nie będzie w nim kongresu, bo kongres jest liberalno-demokratyczny, więc to... No ale pan mówi o daleko posuniętych właśnie tutaj ustępstwach, na które... Nie, więc czekamy, ja na razie mam deklarację ze strony panów Chrzanowskiego, Moczulskiego, Kaczyńskiego i tę deklarację traktuję bardzo poważnie, bo są to mężczyźni, wszyscy starsi ode mnie w dodatku, więc chyba bardzo poważnie traktują swoje słowa, że te rzeczy, które... A to nie jest. Można zastąpić tym synonimem katolicko-narodowy, czyli ideologię, te wartości niezwiązane z bezpośrednią pragmatyką rządzenia, że one będą przez wszystkie partie solidarnie wypychane poza rząd. Jeśli ZHN chce ochrzcić na siłę Polaków, a liberowie chcą zagwarantować innowiercom, że tak powiem, maksimum wolności, to my o to będziemy się kłócili w parlamencie. Natomiast ten temat nie ma prawa paraliżować rządu. I mówię, tę deklarację my traktujemy poważnie. No, już wiadomo, bo inaczej... że zdolny muzułmanin nie ma u was szans w tym rządzie. A czy ona jest na piśmie, czy tylko tak? Jeżeli znalazłby się zdolny muzułmanin, to myślę, że w tych sektorach, za które ewentualnie odpowiadałby Bielecki, na pewno miejsce by znalazł. Panie przewodniczący, pan powiedział, że ma nadzieję na to, że ci politycy nasi, którzy teraz doszli do władzy, szybko dojrzeją, staną się takim mężami. No ja wątpię w to, dlatego że jak pan odbiera ostatni pomysł KPN-u, nowej konstytucji, która z dnia 27 października ustala, że tego dnia się rozpoczyna III Rzeczpospolita, a to wszystko, co było przedtem, to jest jakaś dziura czasowa, a to w tym również był rząd pana Bieleckiego, pana Mazowieckiego. Ponadto pan powiedział, że te deklaracje polityków składane wielokrotnie, pan je traktuje poważnie. Ja mam nadzieję, że niektórych
tych deklaracji oni nie traktują poważnie, bo obawiam się, że mogłoby to się źle skończyć. Ale jeszcze jedna jest sprawa, o której pan w ogóle nie wspomina, a mianowicie sprawa, że przy owym rozdrobnieniu parlamentu, potwornym w tej chwili, można mówić nie tyle o rządzie, co o wielu rządach. To pokazało 20 lat okresu międzywojennego. Czy pan się tego nie obawia, że przy tej rozdrobnieniu parlamentarnym te rządy będą się zmieniać, jak na przykład we Włoszech, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień? Proszę Państwa, ja się obawiam wszystkiego, nawet katastrofy. Ja tylko... Ja też. Znaczy, ja rozumiem, że w Pana ocenie mężowie stanu rodzą się tylko w jednej partii. Ja w Warszawie to tego typu przeświadczenie wielokrotnie spotykałem. Znaczy, że jedna partia ma patent na mądrych i rozsądnych, reszta partii co najwyżej przez nieporozumienie albo niski poziom kultury w tym parlamencie się znalazła. A ja jestem zupełnie innego zdania. Ja naprawdę nie widzę powodu, dla którego... mielibyśmy mówić o politykach PC czy KPN, że są niedojrzali, albo że dopiero się będą uczyli. Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że dostrzegam w tych dniach, że to jest zupełnie inaczej, niż by wynikało z wcześniejszych doświadczeń, zresztą bardzo ułomnych. Te rozmowy wyglądają naprawdę bardzo poważnie. I dlaczego pan mnie namawia, żebym ja niepoważnie traktował deklaracje dorosłych ludzi? Nie wiem dlaczego. Ale panowie sami takie wrażenie stwarzacie. Nieprawda. Chociażby tymi konferencjami prasowymi, tym jak traktujecie dziennikarzy, jak musimy stać godzinami na deszczu i tak dalej. Ja się z panem zgadzam, że jest to też kwestia kultury. Ja myślę, że to jest jeden z... Ja byłem dziennikarzem zawodowym i myślę, że nie przystoi dziennikarzowi narzekać, że w tych warunkach pracuje, bo w Dubrowniku myślę, że dziennikarze mają cięższą sytuację i nie narzekają. I widzenie rzeczywistości przez dziennikarzy jest trochę takie. Nie ma prawa im się udać. No przecież ta piątka to w ogóle jest paranoja. No, cała i to niezwykle intensywna dociekliwość dziennikarzy, którą ja bardzo szanuję, jest nakierowana wyłącznie na to, kochani, jakim cudem wyście się spotkali, skoro wy nie mieliście prawa się spotkać. Nie, ja wiem tylko, że ja odnoszę... Nie zadano tysiąc pytań. Jak poważnie traktować słowa polityka, którego się pyta, czy skontaktuje się z prezydentem w piątek, myślę o ministrze Chrzanowskim, a on mówi, że niestety nie, bo on nie zna prywatnego telefonu do Lecha Wałęsy, do Gdańska. Albo Lech Kaczyński, który mówi, że on spóźnił się, bo lubi sobie długo pospać. To była rekonstrukcja. Wiecie Państwo, politycy, ta piątka działa w warunkach dosyć ciężkich, znaczy, bo my wszyscy mamy świadomość, jak kruchą całość stanowimy. Mamy świadomość tej atmosfery nieporozumień z Belwederem. Mamy świadomość rozgoryczenia Unii. Mamy świadomość siły komunistów w tym parlamencie. Mamy świadomość, jaka była frekwencja. Czytamy gazety, oglądamy telewizję i to jest to poczucie u wszystkich. I to nie jest kwestia tego poczucia, że my jesteśmy w oblężonej twierdzy, tylko to jest poczucie, że nie ma takiej atmosfery, nie ma takiego nastroju w ogóle w Polsce i u Polaków, żeby za wszelką cenę robić coś konstruktywnego. Znaczy jest taki czad nihilizmu i wzajemnej niechęci. I on jest, może to jest takie bardzo subiektywne wrażenie, ale odnoszę je dosyć wyraźnie i że jest to kibicowanie nie do końca dobrej sprawie. A krytykuje tak pan bardzo dziennikarzy? Nie, ja nie krytykuję dziennikarzy. To naprawdę nie jest krytyka. Na przykład na moment zmienić rolę i postawić się w roli dziennikarza, to jakby pan o sobie napisał? Jakie pytania by pan sobie zadawał wtedy, kiedy miałoby być to rzetelne i prawdziwe? Nie tylko. Podejrzewam, że pytałbym o to samo i dlatego mówię, ja nie winię dziennikarzy. Ja po prostu stwierdzam, że jest taki splot okoliczności, który powoduje, że politycy źle odpowiadają, dziennikarze nie zawsze najmądrzej pytają, w gazetach nie zawsze ukazuje się to, co politycy powiedzieli, politycy nie zawsze mówią to, co myślą, albo to, co powinni powiedzieć w danym momencie. To znaczy, więc ja nie szukam tu grupy, która jest odpowiedzialna za zły stan tej atmosfery politycznej, bo to ona też wynika w jakimś sensie obiektywnie z tego polskiego dramatu, którego świadkami jesteśmy wszyscy. W trzech kolejnych wyborach, jakie w Polsce miały miejsce, to znaczy w wyborach samorządowych, prezydenckich i w ostatnich wyborach parlamentarnych, abstencja wyborcza się wahała około 60%. To znaczy, że większość społeczeństwa nie jest zainteresowana procedurami demokratycznymi. Można taki wniosek z tego wyciągnąć. W związku z tym, czy nie sądzi pan, że rząd pozaparlamentarny
No, no ale... to tak, ja zadaję pytanie, więc tak. Pozwólcie mi Państwo dokończyć. Więc jeżeli tak się rzeczy mają, czy nie sądzi Pan, że rząd pozaparlamentarny w sytuacji, gdyby nie udało się uzyskać kompromisu, jednak byłby jakimś wyjściem sytuacji, na przykład z osobą Pana Profesora Jana Winieckiego jako premiera? Profesor Winiecki jest ukochany przez wszystkich i upragniony przez wszystkich w nowym rządzie, ale profesor Winiecki nie chce być w nowym rządzie, więc nie ma tematu. To przesądza. Natomiast ja się zgadzam tu z głosami protestu. Jeśli 60% nie uczestniczyło w tych wyborach, to nie musi oznaczać, że oni nie mają zaufania do demokracji. To oni po prostu uznali, że oferty wyborcze, te oferty handlowe partii politycznych były do niczego. Niestety w dużej mierze zgadzam się z taką oceną tych ofert politycznych, które w kampanii oglądaliśmy. Włącznie z ofertą mojej partii. Panie przewodniczący. Źle zartykułowano. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka prawda, dość oczywista, że demokracja polega na tym, że wybiera ten, kto chce wybierać. I nawet gdyby tylko 1% ludzi brało udział w wyborach, to ten parlament jest po to, żeby rządzić tym krajem i stanowić prawa dla wszystkich. I absencja jest też pewnym wyborem politycznym, ale wyborem, który nie zwalnia nas z odpowiedzialności za poważne traktowanie. Nie to było przedmiotem mojego pytania. Czy pozycja polityczna parlamentu jest rzeczywiście tak bardzo istotna? Ja wiem tylko tyle. Ja dokładnie obserwowałem męczarnię Bieleckiego z tym parlamentem, który nie chciał z nim współpracować. I to nie obciążam tego parlamentu, bo taka była wola tego parlamentu dziwacznego dosyć. Dzisiaj mamy parlament wybrany w wolnych wyborach, czyli najpoważniejszy i najświętszy z możliwych parlamentów, bo te wybory były wolne, tego nikt nie zakwestionuje. I w związku z tym, a ponieważ wiemy, że władza wykonawcza musi tu być zdecydowana i musi mieć możliwość szybkiego reagowania gospodarczego, więc musi mieć, powtórzę do znudzenia, specjalne pełnomocnictwa w zakresie gospodarczym, a ich nie uzyska bez większości parlamentarnej, bo to wynika z matematyki głosowania. Pan kiedyś wskazał na istnienie wewnątrz Unii Demokratycznej dwóch skrzydeł, prawicowego i socjaldemokratycznego. Czy może pan powiedzieć, kto jest liderem tych dwóch skrzydeł i z którym z nich byłby pan skłonny współpracować? Więc tak, ja dostałem strasznie po uszach za to od kolegów z Unii Demokratycznej i zostałem obwieszczony człowiekiem, który pracuje nad rozłamem i rozbiciem Unii Demokratycznej. Jest takie małe ja nie wskazuję żadnych skrzydeł, są statutowe dwie frakcje w Unii Demokratycznej. Przecież nie ja je wymyśliłem, tylko Unia Demokratyczna. Jest frakcja prawicy demokratycznej z Halem jako szefem i to są, mówię, statutowe, formalne władze tej frakcji. I frakcja społeczno-liberalna z panią Kuratowską jako szefową. No ja tu nic nie wymyślam, tylko one istnieją. No ja zawsze powtarzam, że dużo bliższa jest nam frakcja Olka Hala, z którym współpracowaliśmy wiele lat i właściwie nic nas nie różni poza przejściowymi, mam nadzieję, no sympatiami i takimi doraźnymi sympatiami personalnymi i pewnymi zaszłościami genetycznymi. Panie przewodniczący, zakładając, że ten polityczny kocioł wreszcie się wygotuje, ustabilizuje i że nowy rząd realizował będzie politykę czy też program oparty w dużej mierze na szansach dla Polski przygotowanych przez liberałów, czy może by pan podzielić się refleksją, jak Polska będzie wyglądała za te 2 lata, bo to jest 2-letni program? Przynajmniej w grubszych zarysach. Gdzie reforma nasza, ta reforma rynkowa zostanie zakotwiczona już na trwale? Z kuli przecież. Przy założeniu, że jest realizowany jakiejś wersji program liberałów. Tak. Włącznie z pełnomocnictwami dla rządu. To jest bardzo, bardzo podstępne pytanie, bo wymusza na mnie w końcu obietnica. Myśmy się przed obietnicami bronili jak rękami i nogami. Jest takie przekonanie w Kongresie. Ja mogę je podzielać w solidarności z kolegami, bo sam nie jestem ekonomistą i w żadnym wypadku nie chciałbym snuć wizji ekonomicznej, ale jest takie przekonanie w Kongresie, że to jest trochę tak jak z Solidarnością w roku 80. Państwo pamiętacie ten nastrój, że jeszcze paręnaście miesięcy i to już jest nie do wytarcia. Tak. I właściwie okazało się to prawdą, no bo nawet stan wojny tego nie wytarł. I myślę, że w ciągu 2 lat przy konsekwentnej polityce rynkowej ustabilizuje się grupa ludzi zainteresowanych obroną wolnego rynku i kapitalizmu, bo na dzisiaj są to nieliczne elity polityczne, jest to prezydent, jest to pewien antysocjalistyczny mit, który w Polsce Bogu dzięki zafunkcjonował. A ja liczę na to, że powstaną realne siły społeczne gotowe bronić właśnie wolnego rynku i kapitalizmu. Mam taką nadzieję, że te 2 lata wystarczą. Panowie startowali do wyborów pod hasłem "Nie bój się jutra". Co charakterystyczne, w noc po wyborach premier Bielecki swoją wypowiedź rozpoczął od słów "boję się".
I niech to będzie usprawiedliwienie niepokoju dziennikarzy. I o tym lęku właściwie już nie mówmy. Tylko ważna jest przyszłość kongresu pana partii. Nowoczesnej partii mieszczańskiej, partii klasy średniej. Mówimy, że klasa średnia w Polsce nie istnieje. Jest masa liberałów, nie ma ludzi, którzy by chcieli tę wolność gospodarczą uprawiać. Nie mają takiego nawyku po prostu jakby. Sukces i gospodarczy, i sukces panów partii zależy przede wszystkim od waszego autorskiego powodzenia, waszego autorskiego programu prywatyzacyjnego. On się wywraca, wygląda na to. To może być języczek uwagi przyszłości i demokracji, i liberalizmu w Polsce, i również pana partii. Czyli jednej z niewielu zdroworozsądkowych partii w tym kraju, było nie było. Proszę o komentarz. O komentarz. Będzie, tak, krótszy, właśnie, niż, a... będzie krótszy niż pytanie. O nie. Nie bój się jutra. Złośliwi twierdzili, że myśmy mówili nie bój się jutra, bo i tak kongres przegra te wybory, w związku z tym nie ma się czego bać. I Bielecki powiedział, boję się, bo wygrał w Warszawie, może to z tego powodu. Ale mówiąc na serio, my się bardzo boimy tego, że z powodu tak zwanych trudności obiektywnych, no, które są oczywiste, no, zaszłość, sytuacja gospodarcza, zagraniczna, z powodu naszych nieumiejętności, znaczy, bo jak my mówimy, że my się też uczymy, mieliśmy też takie hasło wyborcze, wybierz tych, którzy już coś potrafią, i była straszna dyskusja wewnątrz kongresu, czy ma być to coś, czy nie ma być tego coś. I to coś zostało na tym plakacie, bo my też mam przekonanie, że jesteśmy w sytuacji dokładnie takiej, jak wszyscy inni w Polsce. Wszyscy inni, że się uczymy. I wychodzimy z założenia, że czegoś żeśmy się nauczyli, być może czegoś więcej niż konkurenci na scenie politycznej. Być może, to już jest kwestia naszego samopoczucia. I ten strach, który nas pęta, to nie jest strach przed tym, że jutro jest już zdeterminowane, znaczy, że jutro musi być fatalnie, czy jutro musi być katastrofa, tylko to jest strach, że potrwa to tak długo, albo że my zrobimy tyle błędów, że idea liberalizmu, kapitalizmu, wolnego rynku, wolności będzie się ludziom kojarzyła na przykład z naszą nieumiejętnością. I wtedy, bo ludzi jest w waszych rękach. Bo jest to w jakimś sensie, w jakiejś części w naszych rękach. I tego naprawdę się boimy. Chociaż takiego strachu życzyłbym każdemu, znaczy, bo jest to też pokora i mam nadzieję, że będzie konstruktywny. Myślę, że zmierzamy do końca programu. Chciałbym zapytać prywatnie o taką sprawę. Premier Bielecki ostatnio zamienił mieszkanie gdańskie na mieszkanie w Warszawie. Plotka wewnątrzkongresowa głosi, że być może stanie się wkrótce warszawskim liberałem, członkiem oddziału warszawskiego. Czy inni gdańscy liberałowie zamierzają podobnie postąpić? Z tego co wiem, to premier Bielecki nie zamienił mieszkania, tylko poszedł na całość, to znaczy sprzedał mieszkanie w Gdańsku i zastanawia się teraz, co zrobić ze sobą tutaj w Warszawie, bo być może straci tę siedzibę na Parkowej. Ale uznał, że jeśli robić politykę poważną, to trzeba mieszkać w Warszawie. Ja mam akurat odmienne zdanie. Znaczy, ja wracam do Gdańska zawsze wtedy, kiedy jest to tylko możliwe. No ostatnio nawet na te 5-6 godzin siadam w pociąg czy samochód i wracam, żeby w Gdańsku siedzieć, bo nie wyobrażam sobie, żeby robić politykę dłuższego dystansu czy dłuższej perspektywy w tym warszawskim rozgardiaszu i rywachu. Jak wracam do żony, do dzieci, na gdańską Starówkę czy na Kaszuby, to ten dystans przychodzi na tym, no to jest jak taka przyspieszona terapia i to jest, jeżeli istnieją pewne zasady polityczne, do których się człowiek bardzo ściśle trzyma przez całe życie, to dla mnie jedną z zasad jest dozgonna wierność Gdańskowi, znaczy na pewno nie przeprowadzę się z Gdańska niezależnie od konsekwencji, jakie to przyniesie, i odnoszę wrażenie, że ten dystans do tego życia w Warszawie bardzo mi się przydaje i że jest właściwie jedną z kwalifikacji politycznych. Jeśli inne posiadam, to dobrze, ale tę jedną cechę uważam za podstawową kwalifikację polityczną. Dziękuję bardzo za to prywatne pytanie, ponieważ właśnie zawsze polityków postrzegamy w tym studiu jako zespół ambicji i jakichś praw politycznych. Właściwie nie wiemy nic poza tym, jacy są na co dzień. Właśnie chciałam wiedzieć, czy pan nie jeździ na deskorolce, czy na wrotkach, czy gra pan, jak niektórzy najwyżsi, w ping-ponga, czy może w tenisa. Jaki pan jest? Znaczy, ja gram w piłkę, oczywiście. Przede wszystkim w piłkę, oczywiście. Wymóg partyjny. Zdarzało się, chociaż to nic przyjemnego, bo ja jestem napastnikiem, z reguły on obrońca, on gra bardzo ostro, ale fair. Gram chętnie w piłkę, gram w tenisa. Nie umiem zresztą grać w tenisa, ale bardzo lubię grać w tenisa. Bardzo lubię dobre towarzystwo.
Życie towarzyskie. Bardzo mi odpowiada taka formuła spędzania czasu. Mieszane. Oczywiście. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie państwu wszystkim. Do widzenia, do zobaczenia.